Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo serdecznie w grze Regalia Royal Edition, to jest Regalia of Men and Monarchs. Jeżeli dobrze pamiętam tytuł, jest to gra, która mega zainteresowała mnie stylistycznie. Już w 2017, około chyba czerwca wyszedł ten tytuł, już mnie wtedy zainteresował swoją grafiką. Wyglądał mi na świetnie narysowany japoński RPG, turowy RPG z elementami strategii. Tak to wyglądało od początku. Wyglądał na taki typowo japoński tytuł. Tak w mojej głowie, ja też nie jestem jakiś super zapaleńcem, jeżeli chodzi o Japonię i te tematy takiej japońskiej kreski, ale to mnie mega na siebie skupiło. Jak się okazało, niedługo później jest to gra stworzona przez polskie studio. Przez polskie studio Pixelated Milk. Czyli okazało się, że oprócz tego, że gra mi się spodobała sama w sobie, to okazało się, że patriotycznie wsparłem polski game dev. Więc cieszę się, że w końcu mogę zagrać w tą gierkę na serii. Pierwotnie grałem na PC-cie, ale kiedy okazało się, że jest promocja na Switcha, to również kupiłem tę grę na Switchu. Nie jestem fanem kupowania dwa razy tych samych gier, ale pomyślałem, że skoro jest na promocji, skoro już i tak mam wersję PC-tową, no dobra, to dokupię tą Switchową i w końcu przejdę ją, bo ta gierka długo na mnie czekała. No jak mówię, no tak 3 lata już będziesz, nie? Że czekasz, zacznę grać tak naprawdę na poważnie na kanale, więc robię to. Jeżeli jesteście zaciekawieni, Pixelated Milk teraz tworzy grę Warsaw, która mam nadzieję, że będzie fajnie propagował polski folklor, można powiedzieć. Myślę, że tak. Chociaż nie jestem za bardzo fanem tych takich powstaniowych rzeczy, bo trochę nie jestem tego fanem, ale okej, nie będę się w ten temat zagryzał. Ważne jest to, że Regalia jest w wersji Royal, czyli wychodzi na to, że jest to gra, która na szczęście jest mocno fabularyzowane i dodatkowo jest grą strategiczną, więc będę mógł sobie troszeczkę pograć, a troszeczkę skupić się też na gadaniu z wami. Nie będę grał na trudnym poziomie trudności, będę grał na łatwym, znaczy się chyba normalnym trybie wybiorę. W tym trybie można pominąć walki, sceny walk. No jeju. Nie, tego nie będę wybierał. Wybiorę normalny tryb. Żeby nie przeginać z łatwością. I tak mam dosyć łatwy ten tryb, więc nie powinno być trudno. Moim celem nie jest to, żeby się przetrudzić tutaj podczas gry, tylko bardziej zobaczyć, co tam Pixelated Milk stworzyli za fabułę, jaki stworzyli świat, co on sobie prezentuje i jak to wszystko wygląda. Przepraszam, że taki jestem trochę rozkojarzony i być może się zacinam czasem. Ale niestety, no po prostu wczoraj mi karta graficzna padła w komputerze i jestem trochę taki rozsierdzony. Frontier and a gateway to lands unknown. In ages past, Rashtil had a heart, the city-state of Ascalia, ruled by the great house Loren. Indeed, over centuries, it came to be known as the gem in the realms, earning respect from all races under the sun. But the Crusades changed that. Attracting the ire of its neighbors, Ascalia was lost to the flames of war. With its marble bones laid to rest, the city has slept ever since, until now. In a distant country, a father lies on his deathbed. For his entire life, he has kept a secret. Yet now, the truth is finally revealed. His only son, Kay, learns that Ascalia belongs to his family, the noble house Loren. As the sole remaining heir, it is his destiny to face that heritage, to restore the ancestral kingdom. Aided by his two sisters and a trusty bodyguard, young Kay sets out on a journey to the Rashtil expanse, to Ascalia. The legend is about to be retold. No to opowiada się ciekawie. Będziemy młodym Kajem Paniczem, który po tym jak ojciec mu zdradził
jest... jest wysłannikiem jego rodu, żeby stać się nowym wielkim królem. Zobaczmy, czy nam się uda. And so, on a promise made on the father's dying breath, our hero arrives to fulfill his destiny. Mogę jakoś kazać, że samo to przełączało? Chyba nie, muszę sam klikać. For great justice! Wait, but that's not our hero. This is our hero. I can't feel my legs. Okej, nie jest takim dobrze zbudowanym mężczyzną jak nasz strażnik Griffin. Steel yourself, young master. Przepraszam, Griffith. Right. This place is a mess. Not quite what I was expecting. Ah, but surely you aim to restore this place to glory, young master. You are, after all, its rightful ruler. Well... What a terrible, terrible dump. Glorious kingdom, my ass. Gwendolyn, jak okazuje się, jest damulką na pewno swoim ego, ale też trochę jest taka opryskliwa. Ciekawe, jak będzie później. Remind me, whose idea was it to come here again? Actually, I'm pretty sure both of you insisted. Come on, sis, isn't this exciting? It's like we're heroes of a book on an adventure or something. Well, I suppose we may as well try to salvage something from this terrible misunderstanding of a trip. Salvage? Onwards, minions! To the castle. Maybe there's something valuable left at least. Wydaje mi się, że pachołki brzmi lepiej niż minions. Minions? Wydaje mi się, że pachołki jest lepszym tłumaczeniem niż minions. Brzmi jeszcze lepiej. Naprzód, pachołki! Niesamowite. Fajnie jest to nazwane. Swobodna eksploracja. Okej, mogę zmieniać cel. A, czyli w tej grze zapisuje się tylko w określonych miejscach, tak? Okej. Okay. Ładnie ta gra wygląda, mega dobrze. No nie powiecie mi, no to już wygląda maksymalnie jak jakieś anime, co? Czy mi się tylko wydaje? Czy ja tak bardzo mało wiem o rysowaniu anime, że mi się tak wydaje? No wydaje mi się, że to nie jest taki styl graficzny, który jest w Europie popularny. Bardziej takie anime, nie? Czy nie? Czy mi się wydaje? Czy to może taka hybryda bardziej jest? Gwen zaczyna zrzędzić, ale przecież sama paliła się do tego, żeby tu dotrzeć. Wszystko będzie w porządku, zaufaj mi. Nic co dobre nie przychodzi łatwo. Jak rozumiem, granie zbyt wszystko będzie mi czytać, tak? Okej. Jakoś to przeżyję, nie ma problemu. A ciekawe, czy ta gra będzie polegała na tym, że będę swoje miasto budował, czy... To będzie polegało na zarządzaniu miastem? To fajny pomysł, nie? W sumie. Trochę tego też bym chciał posmakować w Ni no Kuni 2, które też mam na liście do zagrania. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Zagram kiedy indziej. Na razie, regalia! Trochę się boję, że w Ni no Kuni 2 może być troszeczkę lepsze, jeżeli chodzi o city management. Więc takie zarządzanie miastem, myślę, że tutaj może być trochę gorsze, ale może mi się wydaje, więc może dlatego tak gram w to.
co chodzi? Dlaczego cały czas w to samo miejsce przechodzę? Aha, dobra. Nie wiem, czy... What? Wydawało mi się, że kliknąłem ten przycisk u góry i przeniosłem się tam, gdzie byłem teraz. Okazało się, że nie przesunąłem kursora w górę, tylko w dół. Okej. Okay. Odczytywanie trochę czasu zajmuje, ale być może dlatego, że zainstalowałem na karcie SD tą gierkę. Not much of an improvement. Ugh, don't remind me. Loot and scoot, boys! Well, at least she has her priorities straight. Look, young master, such exquisite pieces of armor. Aha! No, wait. Rat poop. I must say, the inhabitants must have had a remarkable grasp on... What's this, big bro? Just some tea I found in a pot nearby. Coś ty znalazł w tym dzbanku, kurwa, jak to wygląda, jak urna, gościu. Nie, 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 napił się z urny, co za gościu. Tastes like dust and ashes, but, you know, it's still tea, right? I kto tu niby tą herbatę miał zrobić, gościu? O mój Boże, Kate, co jest to mnie tak? Wait, what? You do realize that you just poured stuff from an urn. As in literal ashes. Oh shit. Intrusion! Who dares? Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my! You, the one with the dire need of a haircut! What have you done to my remains? Well, apparently, I have drank them. This is an outrage! My rest interrupted, my remains defiled! Prepare for severe punishment! Just kidding, how are you doing? Okay. No rozumiem, co tu się dzieje. Zostałem tutaj sprankowany, ta, o to chodzi? What? Don't go what on me, son! You're the one who drank my ashes, so, you know, some manners, eh? Maybe an introduction? I... That a thing? Do you often wander into other fellas' households, slurping their debtors, This is Kay of House Lauren, heir apparent to this revered establishment. Ghost or no, respect is in order. But... Oh, ho, 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 ho. So you're a Lauren, sonny? Funny story. That would make me your grandfather. Desideratus of House Lauren, at your service. Though I imagine being dead limits my options. Is this real life? So, heir apparent, is it? Good for you. I thought you'd be taller and bulkier. And, you know, smarter. And ashy stuff? Big no-no. Rocky start, my boy. Look. Anyway, since I'm already here, might as well help you get right on track, Fetch me the customer! Oh, joy. I don't think there's one left around.
bullshit, son. We Lorans are proud folk. And this... Just what the hell happened here? This place is a dump! At least he agrees, of all people. Zabawne. W sensie, jak na razie to, co się tu dzieje, jest zabawną scenką. Mam nadzieję, że humor gry będzie podtrzymany, ale że nie będzie cały czas to samo kopyto. Bo boję się, że to może później męczy taki humor, ale na ten moment bawi mnie to. Zadziwiająco. Dawno mnie tak gra nie bawiła w taki prosty sposób. Fajnie działa. Seriously, what have you people done to the castle? Is it that bad? What about the village? This ain't right. This ain't right at all. But you're the heir. You'll be putting all of this back together? Well... Indeed, noble spirit. As we live and breathe, we shall see to it that young master will... Bring, Look, I'm sorry about the ashes. And I appreciate the offer, I really do. But we came here looking for a family estate, not ghosts and ruins. Nobody expected this. This is crazy. But you're the heir. Sorry, this just won't work out. But Thomas... Wait, where are you going? Kay. Wait, you lot! I ain't done with you! Trochę ta głupkowatość Keja mi się kojarzy z Deponią. Wy też to czujecie? Czy tylko coś mi tak zaświetało, co? Kids these days! Jak rozumiem, Kay będzie walczył nad tym, żeby jednak nie być tutaj dziedzicem, tylko bardziej się opierdzielać. Ale w końcu on się da przekonać pewnie, co? Oh, hey guys. What was that all about? I needed to collect my thoughts. Sure looked like a temper tantrum to me. It's just too much, you know? One day we're heirs to an ancient city. Then it turns out that there's nothing left standing and that the whole errand was pointless. And last but not least, there's a crazy ghost who wants us, me, to rebuild this place as if I'm some sort of king. You do know you kind of stepped into that one yourself. So what is your plan, young master? We're leaving this place. What? We're not heroes. We may be of House Lauren, but so what? This place is ancient history, nothing more. Did someone say House Lauren? Aha. To jest głos, którym pasowałby do gościa z Animal Crossing, do Tomanuka, tak? Tomanuka. Taki, czy ktoś chciałby mieć swoje miejsce na wyspie? 50 tysięcy kredytu. Wygląda to, że się nie pomyliłem. With whom do I have the... How rude. To demand the name of another before introducing oneself. Very well. The lady has a point. Walter Crucy, I represent the Furtive Union. The Furtive Union?
I take it you are not familiar with our organization, then. Speaking concisely, we are men of business. Sometimes we invest, sometimes we lend. But mostly, we reclaim goods deemed impossible to vindicate. So you're debt collectors? Correct, more or less. But that still leaves us in the dark over your identity. Or your rather puzzling presence in this God's forsaken place. You were not supposed to be here. Well, I do not like your tone. This is Kay, heir to House Lauren, inheritor of Ascalia, the rightful master of this city. If anyone remains the intruder, it is your entourage, Mr. Krusi. Is that true? You are the heir, young man? By the gods, Griffith. You would doubt our word? Interesting. That is an excellent turn of events. We shall kill two birds with one stone. Oh? Regretfully, I have to inform you that your holdings and possessions back home have been confiscated. What? What? How the hell? If you truly are Kay of House Lauren, then by virtue of law, you have also inherited the obligations placed upon this land. Monetary obligations. Obligations? In short, your ancestors have left you a rather staggering debt, my lord. Show me. What? How is that even possible? The zeros need a separate sticker to fit on paper. I am afraid that for all their prestige and renown, your grandsires appear to have been rather indulgent. Shall we proceed with the execution? But I don't have that kind of money. That is unfortunate. Also ironic, given their wealth of history here. I can't believe it. All of this, the whole city, lost because of a debt? Why, no. It got destroyed during the Crusades. The debt, you see, is an older development. The Crusades? But enough angsting over history. Business first. Let me introduce you to my assistants. Mr. Knight, what are you doing? You will not harm them. Please, we are civilized people. Punching, albeit enjoyable, would give us little benefit, at least for now. The truth remains, however, that you indeed seem unable to procure funds. Thus, I propose a deal. A deal? You are a king right now, young man, of sorts. Your title still has hold in Rashtil. People respect it, and respect is money. I propose you seize what chance you have, rebuild this city of yours, revitalize it. Is this a trick? Why would it be? Consider it an investment of trust on our part. And if I refuse? You seem to have misunderstood my position, my lord. It is not an if, not a but, not a maybe. Do it, or payment shall be extracted through different means. Considerably less pleasurable, if I may add.
I am a reasonable man. We shall split the debts into parts, each to be paid in regular intervals. You're asking us to do the impossible! No, we are asking you to do the improbable. But this is a chance now. One surely worth taking. I urge you to act as soon as possible. Time is money, and you cannot afford to waste it, my lord. And this is our cue to leave. The accord has been reached, nothing else remains to be said. Soon, I will contact you through mail. I bid you farewell. Uh-huh. What, this is insane! The deadline is approaching. Tick-tock, tick-tock. Are you all right, big bro? Give me a minute. Gościu jeszcze nie zaczął być królem, a już ma długi. Isn't it obvious? It's not like we have any other options. Yeah. Did they really sell Dad's estate? That's evil. Does it change anything? Wasn't Master K planning to make his ancestors proud anyway? Well, technically... you know what, never mind. Ten Griffith jest jakiś dziwny, nie wiem skąd to Griffitha wytrzasnęli, ale jest zupełnie przeciwieństwem Keja. Kompletnie, gościu wierzy jakąś dumę, a tutaj... What? No, go on! How do you feel about this? I'll be honest with you guys, I don't like this one bit. Aside from the debt thing, whoever or whatever should be doing spring cleaning here, it's not me. Not us. But then comes the debt thing. And we don't really have any choice anymore. I hate it. But we must. Damn it. This is so depressing. Annoying, more like. What's the big deal? Can't hurt to try. And you have that alleged grandfather to help us, right? Oh, that's true. I have completely forgotten about him. I do not expect him to be happy about the debt. No, he won't be. But that's not going to be the worst part of the conversation. Well. To the castle, then. Off we go to beg and moan. Yay. Co na to trup dziadka, znaczy duch dziadka? And that's how it went. Nasty buggers, them FUs. So it looks like you'll be needing my help after all, eh? Funny how it works. Yes, the irony is not lost on us. Just tell me what to do. Let me see. A king ain't a king with no people to lord over, yeah? So that's the first thing. Get someone to move here. Any pair of hands would be a resource right now. Also, perhaps it'd be worth looking into that whole debt business, you know? What do you mean? That loan shark ain't exactly what I'd call the most trustworthy person around. What you got was scraps, and we need facts. Writs, documents, the whole story, my boy. Call me a sentimental dead sod, but I can't imagine my kiddos ruining the kingdom over money. Crucy mentioned wars. Crusades. There you go. Something worth looking into, and Sonny, you're not alone. Those sisters of yours, that stern-looking chap, you're all House Lauren. Do not try to think everything through by yourself. You have foreheads. Use them. And there's you. Oh, right. About that. I'm hopping in. Huh? Don't harm me, boy. Like it or not, technically, I'm inside you now. Oh, jestem w tobie. Oh, ohydne. Ew.
And this means our fates are tied for now. And believe me, you'll need me. Oh, yes. In other words, you'll be lugging me around wherever you go. Oh, gods. Oh, just kidding, but I appreciate the enthusiasm. My spirit is bound to these walls, likely for good. Bloody shame, that. I would love to see how the world's changed over all these centuries. What was it like back then, Grandpa? Probably nicer if you don't count the gnomes. I'll tell you some other time. Cool! The gnome. They are? No, I przeklikałem, I'm sorry. I knew it! Them business-savvy midgets! They'd outplay you faster than a gambler with a stacked deck! That's great! Irritating and bipolar, I see. Gwen! Now, I may be a racist old codger who has mixed feelings about them gnomes, but they know their stuff, and you do need their stuff. Which is? Surely you've heard. Pretty much everything they touch turns to gold. And you need gold, no? You're gonna need trade routes, and they're born tradesmen, sonny. If anyone can help you make the coin flow again, it's them. As much as it cramps my spectral butt to say so. I see. Right. Time to get to work. Oh, one more thing. Before you do anything, sonny, have you, taken a good look around? Castle's a mess. Unless you want to be king for dust mites, I'd suggest the four of you grab a mop and declutter it. No way in hell I'm going to clean. I'm allergic to dust. Gee, thanks, guys. Niezła ekipa remontowa, cholera, nikt nie chce sprzątać. Damulki się znalazły, cholera. Nie dziwię się, że te geny były ten nastawione na to, żeby się zadłużać. Pewnie sprzątaczki wynajmowali, nawet jak pieniędzy nie mieli. Masakra. Masakra. Co właściwie mamy sprzątać? No wiesz, takie tam pańczyny, gruz im roztocza. O, rany. Na Bogu, jakie to wielkie i brzydkie. Może to matka tych wszystkich kreatur. Ciekawe, czy umie latać. Naprawdę musimy o tym teraz dyskutować. Po prostu ją walnij, grzmotnij z całej siły. Pierwsza walka, no. Natomiast myślę, że skoro już mamy 30 minut na liczniku, wydaje mi się, że to wystarczy nam na tyle. Chciałem wam podziękować serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was już niedługo do kolejnego odcinku, w którym zawalczymy i zobaczymy, co tam się dalej okaże. Dzięki wszystkim, trzymajcie się, no i cześć. We'll